Bardzo dziękuję, panie Michale. Poprawił mi się bilans i humor. I wszystko naraz. Liczę, zapisuję jak najdłuższą historię. Bardzo chciałem tu postawić gońca, żeby nie było wieża B8. Idę do ataku. Obroniłem gońca. Nie puszczam konisia. Oj, źle zagrałem. A, mam ruch H4. No to nie tak beznadziejnie. Jak mam H4. Oj, 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 oj. A przeciwnik wszystko widzi. Tu zaszalałem, ale tylko lekko. Tu się obroniłem, tam nie może bić, bo wisi tam. Wisi tam cały czas. Panie Jarku, po co pan tak szybko gra? O! Skoczek F3 nie jest dobrym ruchem. Dobranoc, panie Michale, też dziękuję. Skoczek F3 dalej nie jest dobrym ruchem. Źle, troszkę źle zagrałem.
Skoczek F3 dalej nie jest dobrym ruchem. Z panem Pawłem jeszcze zagram i kończymy. Tę fazę zagramy małą symulantkę. To nie był dobry ruch. Wisi wieża. Tu będą wisiały dwie wieże. Moment, moment, moment. No dobra. Tego jest ciężko łapać. W zasadzie chyba nie ma czym go łapać. Chyba doszedł do hetmana, panie Jarku. Ciekawe, jakim kolorem pan Paweł ze mną zagra. Nie ma jak. No nie na, tutaj bym dobrze zagrał, ale odchodzę na tu. Tam chcę dać szaszkę. Się obroniłem. Do zobaczenia, panie Piotrze. I zdążę, panie Jarku. Dziękuję.